Siemaneczko, witam wszystkich w 71. części Let's Play Dragon Age Inkwizycja. Przypominam, że ostatnio zyskaliśmy kolejnego nowego towarzysza, mianowicie ducha, który jest duchem w imię dobra, przynajmniej za takiego się podaje, i który ma klasę łotrzyk i używa dwóch sztyletów. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Chodzi oczywiście o naszego nowego bohatera, Cola. Znawcę dwóch sztyletów. W mistrzostwie się nimi posługuje, naprawdę jest zajebisty w tym. Cóż, ostatnio zakończyliśmy też exploring podniebnej twierdzy. I wyruszyliśmy do zaziemia, bo mamy tu kilka starych questów do wykonania, bo kiedyś byliśmy za słabi, i kilka nowych. Zajmiemy się najpierw tym. Czyli tak, likwiduj. Aha. Likwiduj ser, dobra, mamy go zlikwidować. Okej, to w tamtą stronę, tak ściśle mówiąc. Czy to jest daleko? Tak, użyjmy sobie konia. Jejku, ja będę teraz grał naszym nowym nabytkiem. Bo właśnie kogoś takiego nam brakowało w naszej ekipie. Dokładnie tak, biegnij, biegnij. Mój nowy przyjacielu. Dobra, to chyba już niedaleko, co? Dokładnie, więc też sobie zejdziemy. Poproszę o sejwik. Sejwik, brejwik. A i tak zejść, żeby się nie spieprzyć na głupi ryj. Byłoby całkiem fajnie. Ogólnie tak. Pytanie, by the way, takie dosyć ważne w sumie. Siódmopoziomowe, ok. Dobra, to bym z samym łotrzykiem chyba ich rozpieprzę. A, to zbuntowanie templariusze w ogóle. Może. Zacznijmy od tego. O Jezus. Gdzie istny rozpierdol. Dobra, tu mam młynek. Tu riposte jest, tu śmiertelny cios, tu jest młynek. Nie, no to ja tu rozpieprzam. Ja tu rozpieprzam, dobra. No i tak, no, takiego questa miałaś. Trudno, no, zbuntowali się, to dostali po dupce. Przynajmniej wpływu trochę zyskaliśmy. Co to za ciała są? Ej, a to nie są nasi ludzie Inkwizycji? Dziwne, tu jest obóz templariuszy, ale... ci ludzie, no to tak... Dobra. Cholera wie. Dobra, co my tu mamy następnego questa? Tu są w ogóle wrota. Aha, czyli tutaj Doriana może weźmiemy ze sobą. Czyli w takim razie może najpierw zajmijmy się tym. Szczeliną. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Tylko, że kurwa, ja pierdolę, mamy dwie szczeliny, więc raczej poproszę tutaj. Poproszę konika. Oho. Wsiadaj tam. Stary. Tak najszybciej, jakbym... To będzie chyba tędy, co? Konia będzie po prostu najszybciej tam. A potem wrócimy się do obozu i może zmienimy sobie na Doriana? Chyba tak może zrobimy. No po prostu te questy z postaciami związane z Czy ja tego miejsca nie zająłem? Bez kitu. Myślałem, że ja tu wszystko już zająłem. No ale spoko. Nie ma najmniejszego problemu. Czyli jednak dobrze, że się udajemy konno. Zawsze możemy coś spotkać po drodze ciekawego. Tylko te górzyste tereny, strasznie za nimi tęskniłem. Dobra, dawaj na górę. Daleko jest w ogóle ta szczelina? Nie.
sumie tu jest pełno krwi. Ja może sobie tutaj zsiądę z konika. Proszę, kontrolny sejwik. To jest jakiś woreczek w ogóle. Weźmy. Oj, no, weź go, no, come on. Bardzo fajny worek. Naprawdę fajne kosztowności tam były. Weźmy od razu to ziółko. Dobra. No i tak, szczelina jest tutaj przed nami. Pytanie, czy ona jest tam na górze? Możemy tutaj tędy podejść. Wcześniej byliśmy za słabi, bo tu chyba były te duchy 12 poziomu, nie? Tak mi się coś kojarzy. Że tu się refią, w ogóle tu się przerzuca jednak na naszego bohatera. Dobra. Jaki macie level? 12, no, czyli taki jak nasz. No, czyli to są już przeciwnicy. Powiedziałbym. No, równi nas. Nie będzie taka wcale łatwa walka. Dawno w sumie nie walczyłem. Mam nadzieję, że nie zapomniałem, jak to się robi. Dobra. Okej, mikstury. Dobra, trochę to zjebałem. Ale wiesz, użyj tego, stary, zamykaj to. Kurwa. Frajerze. Zamykaj to. Dobra, regeneracji, weź miksturkę. Zaraz przychodzą posiłki. No, gdzie te posiłki? No, come on. Dobra. Od razu ten dostaje na pizdę. Oho. Dobra, dobra. Widzę, że nasz mag postanowił się... Kurwa mać. Tak, z ciekawości spytam, czemu... No, zaje, kurwa, biście. Po prostu świetnie to zrobiłaś. Właśnie się zastanawiam, czemu nasz mag jest w środku, kurwa, całej zawieruchy. Już, kurwa, wiem czemu. Z debilem. Łotrzyku, uratujesz tą... Kurwa, łotrzyk jest dobry, ale... Potrzebujemy tu mocnego pierdolnięcia. No, co jest do kurwy nędzy? Coś tu się ewidentnie spierdoliło. Mogę, kurwa, stary, mi tam nie odpierdol, kity. Bardzo bym nie chciał cię stracić. Proszę, 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 kurwa. No, wypierdolone fajfusy. Ja pierdolę, jeszcze mnie tu zajebie w fiut. Dobra, miksturka regeneracji. Pierdolcie się wszyscy. Kurwa, Kassandra. Albo ty, stary, bierz. Bierz, bierz, bierz. Tego. Tutaj muszę zamknąć to. No. Dobra. Okej. Możemy to wreszcie zamknąć? Co? Byłoby fajnie. Ała! A jeszcze ten, kurwa, fiut tu łazi. Okej. Dobra, skup się. No kurwa, nie mogę się wczuć do tej walki zajebanej. Kurwa. Chuje, kurwy. Noż. Kurwa. No, zakończ działanie, tak. No, żeż, kurwa. Wyjebane kutasy, zajebane, kurwy, chuje. Ale będę tu knął zaraz. No, kurwa, zakończ to działanie. Proszę cię, po prostu zakończ to.
Jezu, jeszcze tego nie zamknie. Jeszcze tu jakiś skurwiel dycha oczywiście. Co to za kuta stulata w ogóle? Co to jest za przeciwnik? Demon rozpaczy, kurwa. Doprowadzasz mnie z gościu naprawdę do... kurwa, istnej rozpaczy. To jest spierdala tam. Mogę cię przyciągnąć, kolego? Oczywiście, że mogę. Aj, ty kurwa. Złama się jebany. Ojej! Dobra. Okej. No to było ciężkie. Dobra, zamknij to. Po prostu to zamknij już. To nie była łatwa walka. Udało się za pierwszym. Spierdoliłem, bo nie wydawałem rozkazów od początku i nasz mag zginął w bardzo głupi sposób. A cóż to jest za wykrzyknik? Władza plus 2, no okej. O proszę. A weźmy to z chęcią, co to jest? O, interesujące. Dobra, ale przeszukajmy, czy ten duch demon rozpaczy miał coś ciekawego przy sobie, czy to w ogóle są jakieś ciekawe fanty. Musimy wrócić do obozu, bo o, ciekawe, bo zostaliśmy zmasakrowani. Naprawdę. O, będzie pod lucik na sprzedaż. One z konu, z kim nic więcej. Akurat to mnie nie interesuje. Dobra, to w takim razie ja poproszę do obozu, tak? Jak najbardziej, trzeba się wyleczyć porządnie. I muszę zmienić towarzyszy. Za ciebie muszę podziękować, skarbie. Gdzie tu można zmienić? A. Cię muszę podziękować. Już biorę Doriana. A Kassandra, czemu nie? Naszego łotrzyka oczywiście. Dokładnie. Dorian ma jakiś punkcik? Tak. A, Dorian, ty masz ile punktów? 1 do wydania. Co ty tutaj masz? Nekromanta. Interesujące. No, ciekawe. Całej drużyny. Powiem wam, że to jest kozackie drzewko. Już mi się, kurwa, podoba. Więc sobie to z chęcią rozwinę. Jak najbardziej. Dobra. Ale czym teraz mamy się zająć? Co? Może zajmiemy się tym questem. Dokładnie. Widzę, że znowu muszę to sobie... oj, zaznaczyć tak. Oczywiście poproszę konika. Już przerzucimy się na naszego bohatera, już nie będziemy cudować. Bo początek był dosyć ciężki, no powrót, no fakt, od kilkunastu odcinków nie brałem udziału w żadnej porządnej walce. Ale kurwa, no myślałem, skoro mają taki sam level jak my, no to nie będzie chyba tak ciężko, ale było ciężko, bo się nie przyłożyłem. Kurwa, się jebany niedźwiedź. O, nakurwiaj na tym rumaku. Nakurwiaj, stary. Teraz się trzeba skupić. To jest na górze zapewne. Od razu sobie podbijemy na górę. Dobra, i tutaj sobie zejdziemy. Aha, a tak by the way... kurwa mać, czemu ja nie mam założonej zbroi? Boże jedyny, czemu ja tego nie zauważyłem wcześniej? Jezus! O, czy mogę już z tego skorzystać? Patrzcie, mogę. Ale czy ja chcę z tego skorzystać? Nie, wolę jednak to. To chyba dam, co to tutaj daje. Maksimum zdrowia to dam żelazny byk to weźmie. Boże, ja cały czas chodziłem bez zbroi. Matko. Cały poprzedni odcinek, nie no, cały poprzedni odcinek to tam po pałacu to można chodzić, ale...
Tutaj to Jezus, przepraszam za to. Dobra. Standardowo musimy ob... Kurwa. Standardowo musimy obczaić, z kim mamy do czynienia. 11. Czyli tak szczerze mówiąc... z nikim ciekawym, choć tutaj panie magu. Tutaj pana zajmiemy, tym lepiej. Tyle? Serio? Kurwa. To się nie napracowaliśmy się. Dobra, jedwab jak najbardziej. A tutaj co mamy? Dobra. Czy coś tutaj jeszcze mamy? Co tu jest? A weźmy to przy okazji, jak już tu jesteśmy. O, właśnie, nasiona do szklarni. Dobra, nic więcej tutaj nie ma. Ale tutaj zaraz jest kolejna szczelina. I tam, z tego co pamiętam, chyba też był 12 poziom, więc... może być interesująco, sądząc po mojej pierwszej walce. Chyba będzie tam tak... Dobra, co? Tak... Nie spadnijmy na głupi ryj. Okej, okay, może z Dorianem lepiej to nam pójdzie? Ja muszę teraz ogarnąć rozkazy. Naprawdę. Dobra. Tak, powiedz mi, no oczywiście, że 12 poziom. No to co? Odwet? Nie. Myślę, że doskok i cięcie ty. O, Dorian, co ty masz tutaj? O, pod... podpalenie, podpalenie to cóż. A podpalenie tak będzie. Jesteś za daleko, Dorian? Chyba tak. Dobra, to może tak będziesz bliżej. Tak jak mówiłem, nasz bohater tak robi. A Kassandra, myślę, że szarżujący byk. Czemu by nie? Tam. Nasz nowy przyjaciel może pomoże. Nie, nasz nowy przyjaciel skupi się na tym. A powiedz mi. Podpalenie ze ściana ognia. Podpalenie. Gdzie ty możesz użyć podpalenia? Tam nie możesz użyć podpalenia. Może użyj tutaj podpalenia. Okej. Dobra. Jak wygląda teraz sytuacja? Gdzie jest nasz mag? Nasz mag jest tutaj. Podpalenie, no jest odporność na ogień. To akurat Dorian tutaj na nim się nie zda. Ale... kurwa, ten też jest odporny na ogień. Dorian tu się nam nie przyda, szczerze mówiąc, za bardzo. Ale już nie chcę mi się go zmieniać. Dobra. No wiem, że jest niewrażliwość, no ale sobie na to poradzę. Dobra, pięknie. Mogę to zamknąć, czy tak średnio? Okej, najpierw muszę się zająć tymi frajerami. Stary, miksturka. Ty jesteś w centrum akcji? Nie, dobra. Dałem ci miksturkę, dokładnie. Okej, pięknie. Dobra. Wielki skurwiel przyszedł. Spokojnie, z nim sobie też poradzimy. Dorian. Dorian robi natychmiast... O, odwrót, ty bierzesz miksturkę. Dorian bierze miksturkę regeneracji. I spada. Odsuwa się natychmiast. No kurwy, jak one lecą za mną. O ty, szmato zajebana. No, patrzcie kurwa. Patrz jak się skurwiel uparł na mnie. Kassandra. Szarża byka natychmiast. Dobra.
A ty się zamknij, ty się skup na tym, przyjacielu. Zamykaj. Okej. No i ta szczelina poszła nam o wiele łatwiej. Ale i ogólnie tutaj chyba nie było takiego. Tak, dokładnie. Chciałem dodać to, że przy tamtej szczelinie był ten demon rozpaczy, a tutaj nie było żadnego demona. To też na pewno miało spory wpływ. Ale tutaj też bardziej się skupiłem na rozkazach. W porównaniu do tamtej szczeliny. Dobra, ktoś awansował? Nie. Okej. Co my tu mamy? Nic. O Jezus. Chodźcie stąd, bo zaraz niedźwiedź tu przyjdzie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Nie mam ochoty walczyć z tym niedźwiedziem. Dobra, gdzie my chcemy się teraz udać? O, najbliżej mamy w sumie... Tutaj, co to jest za quest? O, w jaskini znajdą... Dobra, to aktywujemy sobie to. W takim razie przejdźmy tutaj. Jak najbardziej. No i zobaczymy. Inquisitor. O, tak, coś jest do ten. Sprawdź zamówienia. No mamy w chuj, ale nic nie możemy oddać skarbie. Mamy bardzo dużo zamówień. Ale zobaczmy, co jest tutaj za kwestik. To jest chyba gdzieś nieopodal, dokładnie. Tutaj mam... Aha, dostarczyć list. Spoko. To wszystko? Okej. No to zajebiście. Dobra, co my tu mamy dalej w okolicy? A, to może zajmijmy się tym od razu. Szczelinę zostawimy sobie na kiedy indziej, bo znowu się może zejść długo. A z tym to się zejdzie szybciutko. Tylko poproszę konika. Dokładnie. To chyba najlepiej będzie tędy. Co? Dawno nas tu nie było, naprawdę dawno. Ja widzę, że tutaj świetnie sobie radzą. Co to za frajerzy są? Co jest? Strzelec z czerwonych... Czerwoni templariusze się tu rozpędzili. Proszę. Ja kurwa tego nie spodziewałem. Rycerz. A to jest ta zdolność. Zapomniałem, że mam tą zajebistą zdolność. Dobra, a zaraz tak by the way. Co robi ta zdolność? Kurwa, a to często jest niedostępne. Dobra, to na pewno już go to zabiło. Dobra, pytanie, czy mieli tu coś ciekawego. No, przeszukajmy ich. Red Templar. Spoko. Corypheus must have sent them here for some reason. No, pewnie tak. Pewnie tak, przeszukajmy go też. Rycerski hełm, spoko. Dobra, jeszcze coś? No, to już mniejszość, nie mam na to czasu. Załatwmy tego questa od razu, jak tu jesteśmy. Jest chyba niedaleko, co? Dokładnie. Więc załatwmy to. No, już widzę ten ich obozik pseudo. To też nie powinno być żadnego powodu, żadnego problemu. Come on. Chyba mogą się skupić jednak na magu bardziej. Mogę, kurwa, mogę tego potem żałować. Atakuj, atakuj go. Pięknie. A ty... Dokąd uciekasz? Dobra. A wszyscy? Chyba wszyscy. Od razu sobie przeszukajmy. Dorian pochwala, no ja myślę. Dobra. Tutaj też. Chyba tutaj zakończymy sobie odcinek, tak sobie myślę. Skądzie elegancko pod lucik. Dobra, Dorian, czy tutaj jeszcze masz jakiegoś questa? Nie.
Właśnie, następnym. No to może od razu udajemy się do obozu. No tak, udamy się od razu do obozu. O, w tym odcinku to będzie na tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Oczywiście możecie zalajkować fanpage'a, jeśli tylko Wam się spodoba. Więc trzymajcie się, cześć!